Cryptomasters przedstawiają. Witam wszystkich serdecznie. Karol z tej strony i przychodzę do Was jak co tydzień z nowym projektem, z nowym researchem projektu kryptowalutowego. Przypominam, że na tym kanale jestem odpowiedzialny za wrzucanie właśnie takich filmów. Pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Nie jest to porada inwestycyjna i wszystkie materiały nie mogą być traktowane jako zachęta do dokonywania inwestycji. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zalecam zrobienie własnego researchu. Dla wszystkich, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z kryptowalutami, stworzyłem poradnik dla początkujących. Mam nadzieję, że będzie bardzo pomocny w początkach nauki o kryptowalutach. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod tym filmem. Jak i również przypominam o zapisywaniu się na listę mailingową. Po zapisaniu się na tą listę będziesz otrzymywał na maila powiadomienia o nowych filmach, o nowych researchach, a także będziesz miał prawo do głosowania na następne projekty. Ale nawet jak się nie zapiszesz na tą listę, to zostaw komentarz pod tym filmem, jaki projekt chciałbyś, żebym zbadał, żebym mu się przyjrzał, a na pewno będę brał to pod uwagę przy wyborze następnych filmów. No to zaczynamy. Dzisiaj chciałem Wam przedstawić projekt, który pewnie wielu z Was zna. Jest nim Nexus. Jest to bardzo stary projekt, bo jego początki sięgają 2014 roku. W skrócie mówiąc, Nexus jest to zdecentralizowany projekt open source, kryptowaluta służąca do płatności, platforma do smart kontraktów dla przedsiębiorstw oraz zdecentralizowany internet. To jest tak w wielkim skrócie, a teraz trochę przyjrzę się temu projektowi. Zacznę od tego ostatniego, czyli zdecentralizowany internet. Zespół Nexus chce osiągnąć darmowy i zdecentralizowany internet na całym świecie poprzez umieszczenie kilku tysięcy satelit w kosmosie, które będą działały jako transmitery tego internetu oraz jako nody do sieci Nexus. Projekt ten nazywa się Galactic Sky. Pierwsze satelity miały być umieszczone w zeszłym roku, ale jak to już bywa w świecie kryptowalut, mają oni małą obsługę i jak możemy tu przeczytać, Vector właśnie zakończył swoją rundę finansowania serii B i szybko zbliża się do ostatniej rundy C, która ma być w tym roku. Galactic Sky ma zamiar rozmieścić swoje pierwsze satelity 6U pod koniec 2020 roku, co rozpocznie bardzo ważny krok w kierunku wykorzystania potencjałów satelit zdefiniowanych programowo. Czyli pierwszych satelit możemy się spodziewać pod koniec 2020 roku. Vector jest to firma współpracująca z projektem Nexus i zajmują się oni produkcją rakiet wystrzelanych w przestrzeń kosmiczną oraz umieszczania satelit na orbicie. Współpraca ta nie jest przypadkowa. Jak wejdziemy na stronę Vectora i jego team, to możemy zobaczyć dwóch współtwórców, Johna Graveya oraz doktora Erika. Nie jest tu wspomniany, ale jest i trzeci współtwórca, który nazywa się Jim Cantrell. Na wiki możemy przeczytać, że jest on współtwórcą firmy Vector wraz z Johnem Garveyem, a założycielem Nexusa jest Colin Cantrell, syn Jima, czyli wszystko zostaje w rodzinie. Dlaczego nie ma Jima na stronie Vectora? Jak możemy przeczytać na branżowym serwisie Ars Technica, Jim Cantrell opuścił Vector, a firma może mieć kłopoty finansowe. Jest to artykuł z 9 sierpnia tego roku, więc bardzo świeża informacja. Vector może mieć kłopoty finansowe, podało w piątek Ars Technica. Rzeczniczka Vector nie skomentowała tego. Powiedziała jednak, że firma rozstała się ze swoim dyrektorem naczelnym. Jim Cantrell nie jest już skuteczny w Vector. John Garvey objął stanowisko CEO. I tak zakończyła się przygoda Jima w firmie Vector. Jeżeli już wspomniałem o problemach finansowych firmy Vector, zobaczmy jak to wygląda. Jak możemy przeczytać na stronie PR Newswire, pierwsza runda finansowania w wysokości 21 milionów dolarów odbyła się w połowie 2017 roku. Tutaj mamy drugą rundę. Odbyła się ona w połowie roku 2018 i zebrali oni 71 milionów dolarów. Firma wprowadzająca mikrosatelity kontynuuje szybki rozwój, wykorzysta środki finansowe na rozszerzenie zespołów sprzedażowych i marketingowych oraz budowę nowego zakładu produkcji rakiet. A jak możemy zobaczyć na stronie Nexusa, trzecia runda finansowania ma odbyć się pod koniec tego roku. Faktem jest, że firma potrzebuje pieniędzy na rozwój projektu, ale ja nie widzę tu problemu z jego finansowaniem. Bez problemu poradzili sobie z zebraniem prawie 100 milionów dolarów i wydaje mi się, że trzecia runda będzie równie skuteczna. Wróćmy trochę do waluty Nexusa, jakim jest coin NXS.
NXS jest to cyfrowa waluta peer-to-peer. Zapewnia szybkie, tanie i bezpieczne transakcje na blockchain. Główne cechy tej waluty to odporność na komputery kwantowe, a przypominam, że na przykład Bitcoin nie jest odporny na komputery kwantowe. Czas przesyłu to około 50 sekund, bardzo tanie opłaty, wynoszą one 1/100 tokena NXS za 1 kB. Warto dodać, że jeżeli uda im się umieścić satelity w kosmosie, to przesył NXS ma być całkowicie darmowy. No zobaczymy jak to będzie. Następną cechą jest dochód pasywny. Można zarabiać od 0,5-3% za stejkowanie. Co ciekawe, NXS można i kopać, i stejkować, co daje wartość bazową dla waluty popartej z zasobami fizycznymi wymaganymi do stworzenia każdej pojedynczej monety. Mało tego, NXS można kopać za pomocą GPU, jak i CPU, czyli za pomocą procesora, jak i kart graficznych. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie i ma to duże znaczenie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo sieci. Dwa kanały, Proof of Work, Prime i Hashing oraz jeden kanał Proof of Stake służą do zabezpieczenia sieci. Konsensus jest zrównoważony między wszystkimi trzema kanałami, dzięki czemu sieć jest bardziej odporna na ataki 51%. Algorytm główny jest zoptymalizowany do użycia przez centralną jednostkę przetwarzania komputera, podczas gdy algorytm mieszania działa optymalnie na jednostce przetwarzania grafiki. Na stronie Nexusa możemy również zobaczyć, że do 2024 roku ma być 78 milionów monet NXS, a aktualnie jest ich w obiegu prawie 64 miliony. Wzrost podaży jest na poziomie 1,2%. Opłaty, tak jak mówiłem, są na poziomie 0,01 NXS i te opłaty są spalane, co ogranicza podaż. Zamykając tą kryptowalutę w kilku słowach, jest to bardzo szybka, bezpieczna i tania kryptowaluta. Następnym z elementów Nexusa jest ich sieć. Technologia, jaka jest użyta do tworzenia sieci, to łańcuch trójwymiarowy. Co oznacza łańcuch trójwymiarowy? Spróbuję Wam to wytłumaczyć, ponieważ na stronie Nexusa jest to dosyć niezrozumiałe. Te trzy wymiary to tritium, amina i obsidian. I każdy kolejny, tak jakby wymiar, jest tworzony po uruchomieniu poprzedniego. Są one tworzone poprzez hardforki poprzedniej sieci. Ja to rozumiem tak, że docelowo Nexus będzie zbudowany na trzech zintegrowanych blockchainach. Za rozwój tej sieci odpowiedzialny jest Tao Framework. I na ich właśnie stronie możemy zobaczyć roadmap oraz aktualizację sieci. Jak możemy tu zobaczyć, Tritium jest już prawie skończony. Do końca zostało tylko doprowadzić Hybrid Mode. Hybrid Mode umożliwi tworzyć prywatne sieci z funkcjami hybrydowymi dostępnymi w głównej sieci Tritium, czyli będzie można tworzyć prywatne sidechainy. Amina i Obsidian są w sumie w fazie początkowej. Są tu tylko zaczęte pewne elementy, ale tak jak mówiłem, one zaczną być tworzone dopiero po pełnym skończeniu Tritium. Każda następna warstwa będzie uzupełnieniem całej sieci, by tworzyć zdecentralizowaną, bezpieczną, maksymalnie zabezpieczoną i skalowalną platformę smart contract oraz zdecentralizowany internet dostępny dla każdego, wolny od cenzury. Co mi się bardzo podoba, Nexus nie miał ICO. Jest to organizacja, która finansuje projekt z własnych środków. Członkowie teamu zaczęli kopać NXS i dalej kopią, także może też być wyprzedaż NXS, by dalej finansować projekt. Trzeba mieć to na uwadze. Ponadto jego kod został napisany od samego początku. Nie jest on forkiem żadnej innej kryptowaluty. Moim zdaniem jest to bardzo duży plus tego projektu, bo dużo trudniej jest stworzyć coś własnego, niż poprawić coś, co zostało już zrobione przez kogoś innego. Opisałem Wam ten projekt tak w bardzo, bardzo dużym skrócie, ponieważ jest on mega skomplikowany, jest mega ambitny, bardzo, bardzo długoterminowy. Zauważcie, że projekt zaczął być tworzony już w 2014 roku, a na razie wypuścili oni portfel na swoim blockchainie. Nie ma co tu dużo mówić, postęp idzie bardzo, bardzo powoli. Przejdźmy teraz trochę do tokena, jakim jest NXS. Aktualna cena tokena NXS wynosi lekko ponad 22 centy. Market cap projektu to ponad 14 milionów dolarów. Dzienny obrót to ponad 0,5 miliona dolarów. Aktualna ilość monet w obiegu przekroczyła już 64 miliony. I tak jak mówiłem, max supply ma być 78 milionów. Ma być 78 milionów, ale do 2024 roku.
po 2024 roku. Tak jak gdzieś przeczytałem, że podaż ma być w granicach 1,5%. Nexus aktualnie jest 223 według rankingu CoinMarketCap i możemy go kupić na takich giełdach jak Binance, Bittrex, Ubit. W sumie tylko na trzech giełdach możemy go kupić. Czy to dobrze, czy to źle? Ciężko powiedzieć. Na Binance oczywiście jest największy wolumen, ponad 80%. Na Bittrexie niecałe 10%. All time high projektu wynosiło ponad $15. Zobaczcie na tą różnicę ceny. W styczniu 2018 roku było prawie $16, a aktualna cena to 22 centy. Projekt bardzo, bardzo dużo stracił, zresztą tak jak wiele innych projektów kryptowalutowych. Ale pamiętam, że Nexus był nawet w pierwszej setce według rankingu CoinMarketCap, a aktualnie jest 223, co no nie za bardzo dobrze świadczy o tym projekcie. Chyba bardzo dużo społeczności się od niego odsunęło. Sam token NXS możemy trzymać na ich dedykowanym portfelu Tritium i ma on bardzo ciekawą funkcję. Mianowicie dwukierunkowe potwierdzenie transakcji. Oznacza to, że jeżeli ty wyślesz mi ileś tam NXS-ów, to ja muszę zaakceptować te tokeny w określonym czasie. Jeżeli tego nie zrobię, to te tokeny wrócą do ciebie z powrotem. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ jeżeli przykładowo wpiszemy zły adres portfela, a odbiorca nie spodziewa się żadnego przelewu, to często może nie zaakceptować tego transferu, co doprowadzi do zwrotu twoich pieniędzy. Jest to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie na tym portfelu. Wiadomo, jeżeli akurat zauważysz, że ktoś wysyła ci jakiś przelew, to wiadomo, że każdy go zaakceptuje, może mały odsetek ludzi nie zaakceptuje takiego przelewu, jakieś darmowe NXS-y, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że no nie siedzimy cały czas na portfelu i nie czekamy, aż ktoś przypadkowo przeleje nam jakieś pieniądze, żeby to zaakceptować, a tam jest bodaj 10 minut na akceptację tego przelewu, także jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli pomylimy adresy, to te pieniądze wrócą na nasze konto. Przejdźmy trochę do teamu projektu. Zacznę od przedstawienia kilku członków zespołu. Colin Cantrell, programista i współzałożyciel Nexusa. Programowanie zaczął w wieku 11 lat, no bardzo szybko zaczął, i pomagał budować rakiety w wieku 16 lat. Jego ostateczną wizją jest zwiększenie dostępności technologii blockchain, aby pomóc ludziom w budowaniu lepszego połączenia ze sobą. Następny jest Dino Farinacci, jest inżynierem oprogramowania, wizjonerem technologii i jednym z twórców internetu. Dino posiada ponad 40 patentów związanych z internetem i siecią. Jest założycielem Lispersnet, organizacji non-profit, w której koncentruje się na projektowaniu i wdrażaniu protokołu Lisp dla internetu, kryptowalut i sieci mobilnych 5G. Następny Brian Vena jest to wizjoner znany z ewoluujących strategii biznesowych z inwestorami, menadżerami i markami z wielu branż. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu w Nestle USA oraz Takenda. Jest podekscytowany zebraniem innowacyjnych liderów w dziedzinie muzyki, technologii i opieki zdrowotnej w celu dalszego wspierania celów i sukcesu zespołu Nexus. Jeżeli chodzi o team, to na ich stronie mamy wymienionych zaledwie 10 członków. Na innej stronie znalazłem 15 członków. W sumie nieważne, czy jest ich 10 czy 15. Jak na tak wielki, tak ambitny projekt, jest to bardzo, bardzo mało ludzi. Dodatkowo mają tylko 4 doradców. Projekt jest naprawdę mega ambitny i wymaga bardzo dużego nakładu pracy. A z 10 członkami zespołu, to ja się nie dziwię w sumie, że od 2014 roku mają jedynie portfel na swoim blockchainie, który i tak nie działa za dobrze z tego, co zdążyłem zauważyć w społeczności Nexusa. Niewątpliwie są to bardzo zdolni i wykształceni ludzie, którzy oddają część swojego życia dla tego projektu, ale moim zdaniem jest ich zbyt mało, by ten projekt powstał przez następne 5 czy nawet 10 lat. Na dole tej strony możemy również zobaczyć społeczność Nexusa. I jak możemy tu zobaczyć, mają oni swój profil praktycznie na każdym kanale mediów społecznościowych. Na Twitterze śledzi ich prawie 22 tysięcy członków. Na Facebooku mają ponad 10 tysięcy followersów. Na YouTubie 3,5 tysiąca subskrybentów. Na Reddicie jest to zaledwie 3,5 tysiąca. Na Instagramie 553. Na Telegramie mają prawie 3 tysiące osób. W ogóle na tym Telegramie jest bardzo ciężko coś się dowiedzieć. Na Discordzie
mają 1500. Także swoje kanały oraz profile mają we wszystkich mediach społecznościowych, ale widać, że ta społeczność jest dosyć mała, jak na projekt, który jest od 2014 roku, to naprawdę jest bardzo mała ta społeczność. Przejdźmy teraz trochę do partnerów. Jeżeli o nich chodzi, to na ich stronie możemy zobaczyć tylko integrację z architekturą Lisp, partnerstwo z Vector, o czym już mówiłem, oraz partnerstwo ze SpaceChain, firmą, która planuje zbudować sieć satelitarną opartą na blockchain. Ale znalazłem jeszcze partnerstwo z SingularityNet, projektem, który pracuje nad sztuczną inteligencją, następnie BitSpace, firmą technologiczną specjalizującą się w technologii blockchain. Partnerstwo to koncentruje się na wspieraniu zdecentralizowanego dostępu do internetu i związanych z nim możliwości dla ludzi na całym świecie dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii blockchain firmy Nexus oraz inicjatyw satelitarnych i połączeń międzynarodowych BitSpace. Następną firmą jest Foleum. Jest to firma zajmująca się rozwiązaniami ekologicznego kopania kryptowalut na blockchainie. Nic więcej nie znalazłem na temat partners, nie ma ich zbyt wiele i nie są to jakieś bardzo rozpoznawalne firmy. Jeżeli chodzi o konkurencję projektu, to ta oczywiście jest w kryptoświecie, zaczynając od wszystkich platform do tworzenia smart kontraktów, kończąc na projektach, które pracują nad zdecentralizowanym internetem, a ich też nie brakuje. Mamy przecież MadeSafe, SkyCoin, ZeroNet czy Substratum. Konkurencja jest dosyć duża, a z takim tempem rozwoju projektu nie sądzę, że uda im się ją pokonać. Z tego co pamiętam, tak jak już mówiłem, to Nexus był w pierwszej setce według market capu, a teraz jest daleko ponad 200. To też pokazuje, że ludzi zainteresowanych tym projektem jest coraz mniej. Na koniec standardowo przejdę do szybkiego podsumowania projektu w postaci plusów i minusów tego projektu. Do minusów na pewno możemy zaliczyć team. Tak jak powiedziałem, jest to bardzo mało ludzi, pomimo tego, że jest to wykształcony i doświadczony zespół, jest ich naprawdę bardzo mało przy takim projekcie. Oni będą potrzebować bardzo, bardzo dużo czasu, żeby ten projekt dopiąć na ostatni guzik. Partnerstwa. Tak jak też przed chwilą wspomniałem, mamy zaledwie 5 czy 6 firm współpracujących z Nexusem i nie są to jakieś super znane firmy. Konkurencja projektu jest dosyć duża. Wszystkie projekty, które tworzą platformy do smart kontraktów oraz zdecentralizowany internet, a jest tego naprawdę sporo. Społeczność, która jest bardzo mała. Nie wiem, jak ta społeczność wyglądała wtedy, kiedy Nexus był w pierwszej setce według market capu, ale na dzień dzisiejszy, no trzeba szczerze powiedzieć, że ta społeczność jest naprawdę bardzo mała. Chyba tu brakuje trochę marketingu. Postęp umieściłem w minusach. Głównie chodzi mi o to, że nad projektem pracują od 2014 roku, a za dużo się nie wydarzyło przez ten czas. Zdecentralizowany internet. Jest to niewątpliwie minus tego projektu, ale nie pod tym względem, że oni chcą go stworzyć, bo każdemu przydałby się taki zdecentralizowany internet bez cenzury, w którym moglibyśmy umieścić wszystko. Ale wyobraźcie sobie podejście rządów, jeżeli oni faktycznie wypuszczą już te satelity w kosmos i ten internet zacznie działać, jak rządy do tego podejdą. Jest praktycznie niemożliwe, żeby to było zaakceptowane przez jakiekolwiek rządy. Tak samo jest zresztą w innych projektach, które pracują nad zdecentralizowanym internetem. Przejdźmy teraz do plusów projektu, jakim jest na pewno bezpieczeństwo. Tutaj ten łańcuch 3D według twórców gwarantuje nam bezpieczeństwo na wysokim poziomie. I tak samo skalowalność. Dużym plusem jest dwukierunkowe potwierdzenie transakcji. Tak jak już mówiłem, żeby otrzymać przelew, trzeba go zaakceptować. Decentralizacja i open source. No to wiadomo, że trzeba to zaliczyć to do plusów projektu. Sieć 3D, tak jak wspomniałem już przy skalowalności. Odporność na komputery kwantowe. To jest niewątpliwie plus. Chociaż tych komputerów jeszcze nie mamy, ale jak one zaczną być, to ta odporność na pewno będzie nam bardzo potrzebna. Reasumując ten research, Nexus jest to platforma do smart kontraktów, zdecentralizowanego internetu oraz kryptowaluta do płatności. Bardzo, bardzo ambitny projekt. Myślę, że 10 następnych lat im nie wystarczy, biorąc pod uwagę tempo, w jakim oni pracują nad tym projektem. Ale co jest faktem, jeżeli uda im się to wszystko zrobić, to niewątpliwie będą oni pionierem wśród firm i organizacji kryptowalutowych.
Ale tak jak powiedziałem, zanim to się uda, to minie jeszcze bardzo, bardzo dużo czasu, a nie wiadomo, jak będzie wyglądał rynek kryptowalutowy za 10 lat. Także ja sobie chyba odpuszczę inwestowanie w Nexusa, biorąc pod uwagę jego spadek w ostatnim czasie. Ciekaw jestem waszego zdania. Jeżeli wiecie coś o tym projekcie, czego tutaj nie powiedziałem, to zachęcam was do zostawienia tego w komentarzu. Przypominam również o zapisywaniu się na listę mailingową. Link do tej listy umieszczony jest w miejscu na opis pod tym filmem, jak i również poradnik dla początkujących osób w świecie kryptowalut. Mam nadzieję, że ten poradnik bardzo Wam się przyda. Czekam na propozycje, jakich projektów research chcielibyście, żebym zrobił. Zostawiajcie go w komentarzach pod tym filmem. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Cześć.